Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad, punktu 14 w sprawie zmiany uchwały nr 7/77/11 Rady Gminy Raszów z dnia 15 maja 2011 roku dotyczącego przyjęcia trybu zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Raszyn ze środków budżetu gminy Raszyn. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetu Tadeusza Marczynkowskiego. Komisja pozytywnie skierowała projekt uchwały. Jednocześnie został zgłoszony wniosek o wprowadzenie paragrafu 1 ust. 1 zapisu 10% chodzi to o ustalenie wysokości stawu wyfinansowania, a w paragrafie 1 ust. 2 90% wartości dofinansowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Dużo długo wcześniej dyskutowaliśmy na temat spółki Golden Rain. Sądzę, że to dla nich będzie korzystne i dla naszej gminy będą w stanie wykorzystać może te pieniążki nasze. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku dotyczącej przyjęcia trybu zasad przyznawania oraz sposobu rozliczenia dotacji przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie gminy Raszyn ze środków budżetu gminy Raszyn. Na podstawie artykułu 18 uchwala się, co następuje. W paragrafie 1 załączniku do uchwały nr 7/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie 3 ust. 1 punkt 3 zamiast słów zabezpieczą na wykonanie zadania, na które ma być udzielana dotacja, środki własne w wysokości nie mniejszej niż 25% kosztorysowej wartości całości zadania wprowadza się słowa zabezpieczą na wykonanie zadania, na które ma być udzielona dotacja środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztorysowej wartości całości zadania. Punkt 2. W paragrafie 4 ust. 4 zamiast słów dotacja może być przyznawana w wysokości do 75% wartości całości zadania wprowadza się słowa dotacja może być przyznana w wysokości do 90% wartości całości zadania. W paragrafie 2 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn. W paragrafie 3 uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 14 dniach po dniu ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie.